Cześć moi drodzy, tym razem jest to filmik z gatunku instruktażowych i mało tego nagrywany w bitwach realistycznych. Wstęp do sytuacji, ja lecę sobie Mustangiem D30 i z drużynowych został mi już tylko myśliwski Spitfire. Sytuacja przedstawia się tak, że tenże Spitfire ma przewagę pułapu nad przeciwnikami. Jest to BF K4 i foka. Co to za foka była? A5. I właśnie sobie na nich nurkuje. No dobrze, wróćmy na mnie i lećmy. A tu przyspieszę trochę ten czas. Spitfire zanurkował na fokę, nie udał mu się atak. Tyle tylko, że popełnia błąd i zaczyna się kręcić, tracąc swoją przewagę pułapu i prędkości, jaką miał na wejście walki. Owszem, Spitfire to jest świetna maszyna, znakomicie się kręci i tak dalej, no ale wszystko pięknie, dopóki ma energię. Widzieliście, parę kółek zrobił i już mu przeciwnicy siedli na dupę. No cóż, w takiej sytuacji postaram się mu pomóc, bo jeżeli go zestrzelą, będzie to walka ja jeden przeciwko im dwóm. A w tym momencie jeszcze nie wiedziałem, jakimi maszynami przeciwnicy dysponują. Dobra. Żeby mu pomóc, to muszę sobie zanurkować. I planuję, patrzcie jak się kursor porusza, przy pomocy Luck Pursuit zejść troszkę za tego BF-a i mam nadzieję krótką serią go ściągnąć. Nie będę miał zbyt dużo czasu na ostrzał, ponieważ tutaj już zbliża się ta foka. To co mógłby zrobić Spitfire, co by mi bardzo pomogło i być może ocaliło mu zad, to polecenie do góry leciutko. Czyli jak on leci teraz tutaj, to powinien mniej więcej pod takim kątem, gdzie ja tam jestem, tu jestem. I odbić w lewo, czyli powinien lecieć gdzieś w tym kierunku. To by spowodowało, że nie schodziłbym pod tak ostrym kątem, tylko nieco łagodniejszym mniej więcej w tę stronę. No i łatwiej miałbym okazję do wypracowania sobie sytuacji strzeleckiej. No dobrze, lećmy dalej. Niestety tak się nie stało. Ale przynajmniej ten BFK4 zobaczył, że ja się zbliżam i mu chwilowo odpuścił. W tym momencie nie udało mi się go trafić, ale nie podrywam nosu samolotu do góry jakoś specjalnie mocno, tylko przez chwilkę sobie leciałem, korzystając ze zdobytej prędkości, mniej więcej w locie poziomym, leciutko tylko się wznosząc, i jak widzicie, zrobiłem słusznie, bo tutaj już z tyłu jest ta foka, która mogłaby mnie w innym wypadku strącić. Foka jednak postanawia zaatakować Spitfire'a, który głupio się ze wszystkich swoich przewag pozbył. Natomiast ja ani myślę tego zrobić. Wyciągam samolot do góry ile tylko się da i w momencie jak widzę, że przeciwnicy już puchną i za mną nie podejrzają, Immelmannem opuszczam nos samolotu w dół i robię kolejne podejście do przeciwniku przy pomocy Luck Pursuit. Nie wiem w tym momencie jeszcze na kogo dokładnie pójdę, o chyba tutaj się zorientowałem, że to jest BFK4, a więc maszyna dużo groźniejsza od foki, jaka by to nie mogła być, choćby D13. I postanawiam zaatakować właśnie jego. On mi się tam wywija, próbuje ostrzału i w tym momencie ostro skręcił w prawo. Ja nie chciałem za nim podążać, tracąc energię i dlatego odbiłem tutaj w lewo. A powód, jaki to zrobiłem, jest taki, że skręcający w prawo BF, niesiony siłą zachowania pędu, zanim obróci się lotkami, zanim skręci w moją stronę, to ja już będę head daleko.
I jak widzicie też słusznie czynię, bo tutaj już próbuje mnie zajść z tyłu foka. Ja wiedziałem, że ona tam na pewno gdzieś jest blisko, dlatego przy pomocy Climbing Spiral uciekam jej spod ostrzału i foka mnie nie trafia. W tym momencie poruszam się we wszystkich trzech płaszczyznach. Wobec tego obliczenie wektora przesunięcia do trafienia mnie bez cheatów jest praktycznie niemożliwe. Poddenerwowany pilot BF-a koniecznie chciał mnie spizgać i stracił nieborak całą energię, wystawiając mi się na strzał. A ja mam czystą ścieżkę podejścia teraz do foki. I w tym momencie znowu foka widzę, że zawraca. Jakbym był jakimś typowym noobem, to prawdopodobnie bym sobie skręcił w tę stronę i dał okazję foce do wyjścia na czołówkę. Ja jednak tego nie robię. Przez chwilę zatrzymałem, znaczy wyprostowałem kierunek lotu tak, żeby nie skręcać w prawo. To spowodowało, że foka wystrzeliła odrobinkę do przodu i ja dzięki temu zaszedłem ją z boku. Jakbym grał dużo więcej realistyków, częściej miał lepszego cela, prawdopodobnie już by ją w tym momencie zdjął. No ale, że moim żywiołem jest AB, to foka ocalała. Mam tutaj przewagę prędkości energii, wystarczająco dużą, by bezpiecznie śmignąć jej przed nosem i wyciągam ją na Climbing Spiral. Tymczasem foka ani myślić tak się bawić, pomna być może losu BF-a. Wobec tego nurkowaniem nabieram prędkości i przechodzę do Lac Pur Suite za tą foką. Ona jest w tym momencie w bardzo ciężkiej sytuacji, bo nie ma ani przewagi pułapu, ani prędkości. I po chwili kończy jako mój frak. Także widzicie, nawet wiedza za B tutaj na realistyku się przydaje. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!